Siemano, chciałem wam dzisiaj zaprezentować nowego Rivana, tak? Słuchaj, no nie ma jeszcze tora, bo już jest wieczór, już po turze. Paczki zostały rozwiezione. Paka tak wygląda. Tutaj sobie kładziemy na dół torby. Tu sobie rozkładamy paczuszki po kolei, tu czy tu, jak komu wygodniej. Tu sobie naciskamy. Otwieramy pakę z tyłu, zapakowujemy się rano na Amazonie, zamykamy. Tu mamy pas do zamknięcia, o, i później tak. Tu mamy też takie rozkładane półeczki, a ta też się rozkłada. Także dzisiaj wam zaprezentuję, bo na następnym tygodniu nie będę miał jak... Nie będzie miał kto mnie nagrywać, nie? Idziemy do kabiny pokazać, co tu jak wygląda. Siedzenia Recaro kubełkowe. No niestety, no teraz wam chyba nic już nie pokażę, bo już został podłączony kablem do ładowania. Co my tu mamy? Kilka opcji, podgrzewane siedzenia, to i tamto. Tu mamy... A teraz nie zrobię, bo trzeba kod QR-a zeskanować. Jest podłączony dlatego. Jest podłączony. Wszystko nam pokazuje, stopy, adresy, stopy, tak? Co tam jeszcze pokazuje nam tutaj? No kamera jest wokół samochodu, jest cały samochód od góry, widzi dookoła co się dzieje. Full electric, kurde, podobno ma jebnięcie. No co tu jeszcze? No nic nie ma, no, tylko jest jedna wada tutaj, jest za wąsko. Jeżeli będziemy z dużym bagiem wychodzić, trzeba się tak kurwa przeciskać, bo tymi drzwiami wychodzimy, co tutaj są, nie? Nie muszę od kierowcy otwierać, wychodzi, cały czas biorę z tyłu paczki. Jeżeli stąd wychodzimy, drzwi się z automatu zasuwają. Później jak jedziemy, chcemy je otworzyć, naciskamy tutaj, one się otwierają. Idziemy na zewnątrz zobaczyć, jak to autko wygląda. Może co, pokażemy przód. Jak światełka świecą, w ogóle palą się? Znaczy nie, to są te... Nie, coś tu się pali. Zaraz awaryjki włączymy, jak to wygląda. Pięknie, aż razi. Lepiej niż na baletach, ja wam powiem. Muza jest, radio jest. To idziemy boczek z tyłu pokazać. To troszeczkę taki kosmiczny ten samochód jest, ale daje radę, prawda? Tutaj też jak widzisz, można kurwa jechać sobie jak śmieciarze i paczki rzucać w biegu, nie trzeba kurde, jeden prowadzi, drugi paczki rzuca na podwórka, czy gazety, no nie? Żartuję, no tak to wygląda, no szwagier tu jeździ już, bo to jego jest. Może coś powiedzieć na ten temat, jak chce się wypowiedzieć, nie chce. Ja już trzy szkolenie przeszedłem już. Mam dostać w tym tygodniu, tak? Tak, no dzisiaj co jest? Mam dostać też i nie wiem, pojeżdżę, zobaczę. Jeżeli mi się spodoba, mogę go zatrzymać. Jeżeli nie, mogę dalej jeździć dieslem, Sprinterem, czy tam tymi różnymi elektrykami. Nie powiem wam, jak się prowadzi, bo jeszcze im nie jeździłem, ale... Jak będę im jeździł, to coś tam nagram i wam powiem. Dobra, zimno, jedziemy do domu, powodzenia.